Witam was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy kompletny poradnik dla osób początkujących. Kilka osób mnie pytało, czy nagram taki poradnik dla osób początkujących, które jeszcze nie za bardzo wiedzą, jak grać w TFT, a więc nagrywam taki poradnik. Na początek chciałbym powiedzieć, że jeżeli macie rangą, rangę wyższą niż Gold, to prawdopodobnie nie znajdziecie nic użytecznego w tym filmiku. Wspomnę tutaj troszkę o ekonomii i pozycjonowaniu, ale raczej nie będzie tutaj takich szczegółów, które mogą Was zainteresować. To jest poradnik dla osób, które naprawdę zaczynają dopiero swoją przygodę z TFT, nie miały styczności z LOLem, nie wiedzą, co te postacie robią i na czym to polega. A więc zaczynając. Od samego początku, co to jest TFT? To jest gra bardzo zbliżona do szachów, bo po prostu mamy pionki. Ta gra jest podzielona na tury, i te pionki, które dostajemy w sklepie, możemy dać na heksy. Heksy to są takie pola, na których możemy te pionki umieszczać. Tych heksów jest, są cztery rzędy i tam te pionki ze sklepu możemy wrzucać. Ta gra jest podzielona na tak zwane stage'e. Te stage teraz aktualnie widzicie na ekranie i tak jak tam w prawym górnym rogu jest napisane stage pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak to się ciągnie w nieskończoność, ale przeważnie na szóstym albo siódmym gra się kończy. Ta gra trwa około 30 do 35 minut i jeżeli na telefonie chcecie sobie zabić 30 minut czasu, bo jedziecie, jedziecie akurat autobusem, na kogoś czekacie, zdenerwowała was Dziewczyna, cokolwiek by to nie było, to zawsze sobie możecie tą gierkę odpalić. I w tych stageach, w stageu pierwszym, walczycie tylko na komputer i walczycie na tak zwane miniony. Z tych minionów zawsze lecą przedmioty albo pieniądze, czasami jednego więcej, czasami, czasami drugiego więcej, ale mniej więcej w przeciągu całej gry to dla każdego gracza się wyrównuje. W stage'u od drugiego i dalej walczycie trzy razy na przeciwnika, potem jest karuzela. Na karuzeli wybieracie sobie jeden przedmiot. Na karuzelę wchodzicie zamknięci i po dwie osoby są wypuszczane z tej karuzeli względem ilości HP. Czym mniej tego HP macie i czym niżej jesteście w tabeli, tym Szybciej z tej klatki na karuzeli będziecie wypuszczeni. To jest taki sposób, żeby nagrodzić trochę graczy, którzy przegrywają na początku, mają mniej HP, tak więc mają pierwszeństwo dla itemów. E, e, są takie taktyki specjalne, gdzie możecie na początku przegrywać, żeby znaleźć te przedmioty, które chcecie, ale w to na razie się nie będę zagłębiał. E, coś, o czym jeszcze nie wspomniałem, to to, że w TFT zawsze na początek macie 100 HP. Ładujecie się Wy oraz siedmiu przeciwników i musicie po prostu przetrwać całą grę, czyli nie stracić tych 100 HP. Jeżeli stracicie to 100 HP. To odpadniecie na miejscu, które Wam tam przysługuje. Po karuzeli mamy jeszcze dwie walki, i dopiero znowu będziemy walczyć na miniony. I z tych minionów znowu może nam wypaść item, może nam wypaść trochę złota. I ten system stage'y od drugiego stage'a i dalej nigdy się nie zmienia, tak więc pamiętajcie, trzy walki na przeciwników, gdzie możecie stracić lub wygrać HP, potem macie jedną karuzelę, gdzie możecie wybrać sobie przedmiot albo postać, albo postać, która ma dobry przedmiot, potem macie dwie walki na przeciwników i znowu walczycie na miniony. Bardzo prosty schemat, łatwo i szybko można się do niego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o funkcję gry i wszystko, co widzicie podczas grania w TFT na ekranie, to w lewym dolnym rogu macie dwie opcje. Jedną, możecie sobie odświeżyć sklep. Ten sklep to jest pięć postaci, które wam wyskakuje e, randomowo, losowo, przypadkowo. E, te postacie wam wyskakują co rundę, się zmieniają, ale za dwa golda możecie sobie ten sklep odświeżyć i spróbować znaleźć postacie, których tak naprawdę potrzebujecie. Za 4 golda możecie sobie dokupić troszkę poziomu, e, dokładnie 4 expa tego poziomu. E, dlaczego chcielibyście dokupić expa? Bo z każdym poziomem waszej mapy, Małej legendy możecie dorzucić dodatkową postać na planszę oraz zwiększacie sobie szansę znalezienia droższej postaci w sklepie. Tak więc obydwie strategie, czasami odświeżanie sklepu, jeżeli macie słabe postacie, czasami wbijanie poziomu, żeby znaleźć lepsze postacie, będą grywalne w TFT. Na ekranie widzicie jeszcze też właśnie te pięć postaci, o których wspomniałem. Przeważnie te postacie chcecie dobierać tak, żeby składały one się w jakąś sensowną synergię. Każda postać, tam widzicie koło zdjęcia tej postaci, ma klasę oraz cechę. Tymi, te cechy są naprawdę różne, ich jest bardzo dużo w tej grze i chcecie je dobierać tak, żeby to się wszystko ładnie, pięknie łączyło. Tym na początku starajcie się kierować, czyli żeby składać sobie postacie na planszy, które mają podobne cechy, podobne synergie, żeby one się łączyły w jakąś sensowną całość. Zagłębiając się troszkę w ten temat, to są też kompozycje, które są najbardziej grywalne w danej aktualizacji, czyli tak zwana meta. To w sumie by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawy gry, o to jak w tą grę się gra, jak ta, jak ta cała rozgrywka przebiega. Teraz troszkę się zagłębimy w poszczególne tematy. Na każdy temat tak naprawdę mógłbym nagrać godzinny materiał, zagłębiając się w każdy szczegół, ale postaram się tutaj na szybko omówić mniej więcej o co w tych tematach chodzi. Wyjaśnić jakieś terminy, które możecie często usłyszeć w TFT, ale nie będziecie wiedzieli o co w nich chodzi. Na sam początek kompozycje. Kompozycje to są po prostu czempiony, które składacie w taką sensowną całość, które sprawdzają się w danej aktualizacji. To są tak zwane kompozycję meta. Co to teraz znaczy meta? Czyli najskuteczniejsza dostępna taktyka. W danych aktualizacjach niektóre czempiony po prostu będą lepsze. Przez to, że w TFT jest aż 57 postaci, to niestety, ale czasami niektóre postacie będą lepsze niż inne i pod nie chcemy grać i je chcemy składać, żeby zwiększyć nasze szanse na wygraną, czyli chcemy składać najskuteczniejszą dostępną taktykę. Tych kompozycji jest przeważnie wiele w danym patchu, czyli w danej aktualizacji. Co dwa tygodnie ta gra się Aktualizuje i nowe kompozycje mogą się pojawić, które będą lepsze, żeby troszkę odświeżyć tą grę. I ja na swoim kanale co dwa tygodnie, czyli jak wchodzi aktualizacja, staram się wrzucać filmik, który teraz widzicie na ekranie najlepsze kompozycje w danym patchu i tam omawiam, które, na, które są najlepsze kompozycje, e, biorąc pod uwagę to, jak grają inni gracze, najlepsi gracze na świecie e, oraz swoich, z moich własnych doświadczeń, co może być grywalne, jakie itemy składać na te postacie, e, dlaczego takie składamy, jak je ustawiać e, i troszkę zagłębiam się w te kompozycje, tak więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć e, taki filmik i zapraszam do obejrzenia, link będzie w opisie. E, następny temat to jest składanie itemów. Pamiętajcie, że w TFT e, to cechy oraz przedmioty robią z postaci dobre postacie. Jeżeli złożycie sobie po prostu jakąś postać na drugi poziom, to będzie ona dobra, ale nie będzie tak samo dobra, jeżeli jakbyście na nią nałożyli bardzo dobre przedmioty. I teraz co to są dobre przedmioty? To niestety przychodzi z całkiem dużą ilością doświadczenia właśnie obeznania się z daną kompozycją, jakie przedmioty i dlaczego są dobre na danych postaciach, a dlaczego inne nie. I właśnie w tych filmikach o kompozycjach staram się to tłumaczyć. Jeżeli chodzi o taką generalną zasadę, którą Mógłbym tutaj wam dać, to jeżeli postać ma wartości defensywne, czyli jest ona awangardem albo mistikiem, czyli te synergie, które dodają jej obrony albo odporności na magię, to przeważnie chcecie na taką postać składać właśnie przedmioty defensywne, bo nie jest to postać, która ma zadawać obrażenia, jest to postać, która ma wam stać na, na przodzie i robić za mięso armatnie. A jeżeli postać ma zadawać obrażenia i ma wartości, ma, ma synergie, które pomagają, i zadawać te obrażenia, to chcecie składać itemki ofensywne. Takimi postaciami ofensywnymi może być Jean, może być Jinx, czyli sniper oraz Buntownik. Niestety składanie itemków to jest bardzo rozległy i ciężki temat, bo te itemki wypadają w różnych etapach gry i czasami na niektóre itemki warto poczekać, bo one są bardzo dobre. Na niektóre itemki. niektóre itemki warto składać od razu, żeby wygrać w danym etapie gry. Do tego po prostu się musicie przyzwyczaić, musicie zagrać swoją ilość gier, żeby wiedzieć, co jest dobre na daną postać, a co nie. Metodą prób i błędów najlepiej się nauczyć. Kolejny temat to jest ekonomia. W TFT macie co rundę dostajecie daną ilość sztuk złota. To, ile dostaniecie złota w danej rundzie jest zależne od trzech czynników, czyli podstawowo dostajecie przeważnie 5 golda, jeżeli jesteście już w drugim stage'u. Potem zależne jest od tego, ile wygraliście z rzędu albo ile przegraliście z rzędu. Czym więcej wygrywacie z rzędu, tym więcej golda dostaniecie. Czym więcej przegrywacie z rzędu rund, tym więcej golda też dostaniecie. I ostatnim czynnikiem jest właśnie takie odsetki albo Procentowanie. co 10 golda, które uzbieraliście dostajecie 1 dodatkowego golda, czyli w TFT zawsze bardzo opłaca się trzymać 50 golda, bo wtedy co rundę dostajecie 5 dodatkowego golda, a to jest naprawdę dużo bo jeżeli tych rund zagracie 15 albo 20, gdzie macie to 50 golda, no to mieć a nie mieć około 100 dodatkowego golda będzie robiło naprawdę dużą różnicę, to jest różnica między wbijaniem wyższego poziomu albo odświeżaniem sobie sklepu 20 razy, no naprawdę Cokolwiek byście z tymi pieniędzmi nie zrobili, to będzie to lepsze niż e, trzymanie 0 albo 10 golda. Tak więc pamiętajcie o tym na sam początek, żeby trzymać te, e, te sztuki złota, 50 sztuk złota i dopiero nadwyżkę z 50 wydawać, bo dostajecie 1 dodatkowego złota za 10 złota, które macie, ale powyżej 50 już nic nie dostajecie. Tak więc maksymalną ilość odsetek, e, które możecie dostać, to jest 5 sztuk złota, e, czyli opłaca się trzymać tylko 50 złota w danej grze, a resztę po prostu e, wydawać. To są takie naprawdę bardzo podstawowe zasady, można się do tego troszkę bardziej zagłębić, ale na sam początek myślę, że wam to wystarczy, żebyście za szybko tego złota nie wydawali. I taką złotą zasadą też jest, żebyście nigdy nie odświeżali sklepu przed szóstym poziomem. To jest naprawdę bardzo ważne, bo wtedy to pieniądze są praktycznie zmarnowane, bo przed szóstym poziomem nie macie procentowej szansy, żeby znaleźć postacie za 4 albo za 5 złota. A te postacie są naprawdę bardzo ważne, bo to są jedne z najmocniejszych postaci dostępnych w grze. Wy chcecie mieć do nich dostęp a na szóstym poziomie albo poniżej po prostu nie macie do nich dostępu. Tak więc nigdy nie odświeżajcie sklepu przed szóstym poziomem. I ostatni temat, który chciałem tutaj poruszyć w tym filmiku, to jest pozycjonowanie. Pozycjonowanie to jest naprawdę rozległy temat, bo jest zależny od dużej ilości czynników, ale na sam początek chciałem Wam pokazać po prostu taką podstawową kompozycję, którą sobie możecie zagrać. A więc, jeżeli Wasze postacie są defensywne i biją z bliska, czyli wangardzi, to są po polsku chyba obrońcy, je ich wszystkich stawia да на froncie, na początku. To ma być po prostu mięso armatnie, które będzie zatrzymywało obrażenia, żeby wasze postacie, które biją, mogły faktycznie bić bezpiecznie z tyłu. Wszystkie postacie, które biją, czyli takie taka na przykład jak Kasopeja, albo postacie, które wspierają i biją na odległość, stawiacie sobie po prostu z tyłu. Błąd, który możecie popełnić na początku, to żeby te wszystkie postacie sobie trzymać w takiej jednej kupie i, i myśleć, że, że czym bliżej one są, nie wiem, lepiej to będzie działało, ale to jest błąd Staw starajcie się tak nie robić na samym początku, bo zbudujecie sobie złe nawyki. Pamiętajcie o tym, żeby postacie, które mają stać na, na początku na froncie, to niech one tam stoją, a postacie, które mają bić albo wspierać, niech stoją sobie z tyłu. To jest taka generalna zasada, którą wam dam na początek. Myślę, że na ten temat powstanie jeszcze osobny odcinek, ale jak dopiero zaczynacie swoją przygodę z TFT, to to powinno wam wystarczyć. Postać ofensywna ma stać bezpiecznie, czyli nie da i w rogu, bo w rogu jeszcze może e, ją ktoś przyciągnąć, albo może się tam coś stać. Zawsze stawiać ją druga kratka od lewej albo od prawej strony. To jest akurat e, bez różnicy, i do rogu wciskać jakąś słabszą postać, żeby ona była troszkę bardziej odsłonięta. Ta postać, która ma zadawać główne obrażenia w Waszej kompozycji, musi stać bezpiecznie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taki odcinek był pomocny, bo troszkę leciałem tutaj na żywioł, nie za bardzo wiedziałem, o czym tutaj będę rozmawiał. Jeżeli macie jeszcze jakieś wskazówki, które tutaj pominąłem, to możemy nagrać drugą część takiego odcinka. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłem na sam początek Waszej przygody z TFT. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.